Nie znałam na pewno tej strony produkcyjnej, ile to zajmuje czasu, preprodukcja i postprodukcja. W ogóle nie doceniałam tej części pracy, nie miałam pojęcia, nie znałam tych ludzi. Teraz to wiem, inaczej do tego podchodzę. Mam jeszcze większy szacunek do mojej własnej pracy jako aktorki, ale nie, że jestem aktorką, tylko bardziej doceniam całe twórstwo planu. Raczej spełniłam dużo swoich marzeń jako aktorka, natomiast ja zawsze chciałam też opowiadać historię, nie tylko być w tym twórcą, który już dostaje gotowy scenariusz i pociągało mnie bardzo pisanie scenariuszy i taką kolejną drogą, następstwem była reżyseria. Natomiast na początku myślałam o scenariuszach i byłam wolnym słuchaczem w szkole Wajdy. Reżyseria wyszła troszeczkę tak z... moje przyjaciółki we mnie bardzo uwierzyły i powiedziały, żebym zrobiła, żebym wyreżyserowała nasz wspólny scenariusz. No i to zaczęły się wtedy takie 2 lata przygody. Właśnie dzisiejszy dzień jest takim wspaniałym dniem, kiedy odbieramy za ten film nagrody. Natomiast wraz z moją producentką wiemy, ile czasu to zajęło. Tworzenie filmu krótkometrażowego o tak dużym budżecie i też tak dużych, bo jednak ten film nie jest prostym filmem, on jest jednak skomplikowanie technicznie, potem są efekty specjalne, dużo aktorów, dużo lokacji, więc 3 lata ciężkiej pracy, pozyskiwania też funduszy, no i powstał film Alicja i Żabka. Po pierwsze do napisania scenariusza było to, że o aborcji w tym kraju się nie mówi, ten temat jest ciężki i o takich tematach też chcę opowiadać. Zdecydowałyśmy właśnie, że warto napisać i zająć się czymś takim, że to nas zjednoczyło też jako twórczynie, a potem z mojej strony... A potem ja wiedziałam, że chcę mówić o kobiecych tematach i chcę robić filmy o kobietach i Alicja i Żabka jest pierwszym moim dziełem, ale dzięki temu, że jakoś się w tym zakochałam, to chciałabym to robić dalej. Na pewno bardzo mi pomaga doświadczenie na planie, to, że ja znam plan od drugiej strony. Nie znałam na pewno tej strony produkcyjnej, ile to zajmuje czasu, preprodukcja i postprodukcja. W ogóle nie doceniałam tej części pracy, nie miałam pojęcia, nie znałam tych ludzi. Teraz to wiem, inaczej do tego podchodzę. Mam jeszcze większy szacunek do mojej własnej pracy jako aktorki, ale nie, że jestem aktorką, tylko bardziej doceniam całe twórstwo planu, bo jednak aktor przychodzi i wychodzi. On nie gasi światła, reżyser musi jak gdyby ciągnąć wszystkich ludzi i potem jeszcze doprowadzić projekt do końca. Więc pomaga mi na pewno aktorstwo w pracy z aktorami. Dlatego, że mam łatwość i dostęp do moich wspaniałych kolegów, z którymi pracowałam jako aktorka i wtedy mogę z nimi pogadać i zaprosić ich do projektu. Też łatwiej mi jest na castingach, bo w jakiś sposób wiem, co mogę dostać od aktora i w jaki sposób go o to poprosić. Też, żeby on się czuł dobrze i komfortowo w tym. I uważam, że to jest bardzo ważny aspekt tego, co mam, co dostałam jako aktorka i uważam, że jest to moja taka siła, praca z aktorami. Miałam teraz dużo pracy jako aktorka. Cieszę się bardzo, że mogłam przyjechać na festiwal i osobiście obcować z publicznością, która oglądała Żabkę, dlatego, że była pandemia i naprawdę życie festiwalowe Żabki to było życie w online. Nie jest to fajne doświadczenie dla początkującego filmowca. Rozmawiałyśmy też o tym z naszą producentką, że nie miałyśmy takiej okazji. Natomiast chciałabym zrobić pełen metraż. Pracuję teraz z bohaterką, ze scenarzystką i z producentką nad kształtem treatmentu i będzie na podstawie tego pisany scenariusz.